To jak 301 odcinek i się pomyliłem, brawo ja. No, to będziemy budować bardziej to, co znowu robienie. Mam nadzieję, że coś jeszcze zrobimy. A, to tam mieliśmy zaczęcie, mamy drewno, mamy. I jak to mógłbym powiedzieć? Na kanał się przesyła 20 odcinków już. Na jednej przeglądarce 15, na drugiej 15, bo. Te 15, na jednej 15, na drugiej 5, bo. Na jednej przeglądarce mówi mi, że mam limit 15 odcinków do wczytania, to więc myślałem tak, czy nie będzie działało mi na drugiej i zadziałało na drugiej, więc na drugiej mi się wsadza 5, jak dobrze pamiętam i no, teraz mi się wsadzają jakby 20 odcinków typowo i no, one się zaczną wrzucać. No chyba, że jeszcze dzisiaj nagram jakieś sporadycznie więcej odcinków sporadycznie nagram, no to będę miał tak jakby już więcej odcinków wrzuconych. Wtedy jak miałbym powiedzmy, jeżeli teraz bym mógł, to jakbym nagrał jeszcze 20? Nie, 20. 10, no to miałbym na pewno już 90 na. Gdzie, tak, 90 nagranych na YouTube'a, czyli na zaplanowanych. Ale pewnie znając mnie, to ja dzisiaj nagram tak 10 maksymalnie, nie wiem, może maksymalnie 15, zależy ode mnie dzisiaj. I zobaczymy, jeżeli nagram więcej, no to podziw ode mnie, że chciałem się siedzieć dłużej i sobie pomontowywać odcineczki. I potem już jest nawet grafika zrobiona na szczególną okazję, czyli na grafika. Screenshot, później z przerobieniem na miniaturkę, tak jak mini, taką miniaturkę, więc no, jest wszystko porobione. I no, udało się niektóre rzeczy zrobić. Cieszę się z tego, że udało mi się jakieś te rzeczy zrobić głównie z głównie. Głównie udało mi się chociaż załatwić to, że przysłałem mi się już odcinki. Czyli no, jakby się tylko usunięciu z dysku mojego drugiego, no jako drugiego filmów, bo na 85 GB zajmują 86, 20 tych filmów, mało w sumie, myślałem, że więcej będzie to mi zajmowało, ale zajmuje jakąś powierzchnię tego wszystkiego i niestety, ale że, czyli nie mogę jeszcze bardziej, nie mogę już, okej, okay. Czy musiałbym sobie tak dać, o dobra. 20 odcinków tak jakby mam zmontowanych, montowanych. No mam po prostu jakby na swoim dysku i teraz z dysku muszę jakby i poczekać, aż one się przegrają. Na YouTube'a później mogę usunąć i później zacznę jakby znowu nagrane te, jak nagram powiedzmy 20-30, zależy ode mnie. Wsadzę na YouTube'a. Wsadzę. Będą na YouTubie wtedy, jeżeli mam te powiedzmy 30 odcinków, no to spoko, mam jakby większy zapas odcinków na przyszłe, czy znaczy, że teraz lipiec zakończę tak naprawdę nagrywając odcinki. Chyba zostało mi 10 odcinków do nagrania i mam cały lipiec nagrany. Coś w tym stylu, nie wiem, nie patrzę teraz na YouTube'a tak jakby. Więc nie powiem, ale chyba tak z 20 mi zostało. Nie, 10. 10 lub 20, lub 15, coś w tym stylu. Musiałbym zobaczyć, jeżeli mniej, no to cieszę się, bo spoko miałbym już tak jakby mniej do roboty względem tego, ile chcę robić. Wtedy powiedzmy, no robić. Robienie to ja nagrywam dalej, to tam nie jest jakimś tam wyczynem, ale jeżeli. Powiedzmy 10 odcinków, czyli powiedzmy teraz 9 brakuje do powiedzmy tej zakończenia tego miesiąca lipca, no to spoko, no to nie jest jakieś tam długotrwałe, to jest jakieś tam 5-10 minut zrobieniu, 10 minut zrobieniu, nie 50, tylko godziny do 2 godzin, no do 3 bardziej, nie do 4, wait, do 4 godzin. 4 godzin takie zrobienie odcinku, później po montowaniu to tam nie liczę tylko czasu takiego montującego czasu, ale jakbym doliczył, no to
Trochę dłużej, bo niestety albo stety ten mój komputer nie wyrabia. Po prostu jest jakby już nie wiem, jest procesor. Ale chcę na początek wymienić płytę i później procesor, to wtedy będzie mi by łatwiej wymienić, bo chcę później te RAM zamienić, to te ulepszenie komputera drugiego, takie to wszystko było mówione na tym wcześniejszym odcinku. Wcześniejszy na 300, to jest 301, pamiętając o tym, no to no. Jakby już są, jest kilka rzeczy już pozałatwianych, poogarniętych, to tylko teraz drop to, co do mnie należy, czyli nagrywając, montując to wszystko, później ulepszając specyfikację komputera na jak najbardziej już, to wtedy tylko będziecie mieć jakby niby szybciej, ja będę kończył, bo będzie mi wcześniej odcinki już się kończył montować, ale mi spadają FPS-y. Chyba przez to mi się wydaje. No nie wiem, zobaczymy. Jestem ciągle bardziej pod wodą i tutaj widać, jak FPS-y szaleją strasznie. Tutaj nie jest blokadą generowanie FPS-ów jakby przez grafikę, bo grafika nie jest jakby na strukturze tak mocno obciążana jak procesor. Bo taki procesor, powiedzmy, jest już jakby niewystarczający do tego, co ja robię, powiedziawszy. I dlatego to by ktoś powiedział, że na początek procesor. Ja wolę na początek płytę względem tego, że chciałbym tak jakby dać ci później lepsze ramy, lepszy później procesor, no to wszystko, no to chcę jakby to mieć takie lepsze względem tego, żeby nie musieć jakby myśleć, że kupić procesor później, powiedzmy, ramy, że oho, muszę zmienić już płytę. To wolę początek zrobić tak, żeby zmienić płytę, później ramy, nie, później procesor, później na koniec ramy grafika i zasilacz i chłodzenie wodne, czyli prawie cały komputer, przebudowy i dysków. Dysk jeden też pewnie zamienię już z HDD-ka na SSD-ka. Drugi mój dysk zamienię pewnie już na SSD-ka. Nie będę leciał na HDD-ku już, tylko będę chciał na tych SSD-kach lecieć. No to już będzie po prostu trzeba to zrobić. Powiedziawszy, nie będzie jakby pitolenia z tym, że dobra, jeszcze mogę potrzebować. Chcę już zamienić to, co zamienię i tyle. Będę miał taki jakby następny dysk. No, będę miał następny SSD. Chyba że bym cwanił się i zrobił, że trzeci dysk bym podbiął przez M2, jak gdy miałbym tamtą płytę silniejszą, Xperia 70 Aorus Master. Ale to już jest zależne, czy coś takiego bym zrobił, licząc to. Przepaliło się? Dobra, już w kalpach jadę, bo nie mam jedzenia, mam niby to do przepalenia. To chyba przepalone 3 daje lub 4, ale nie mam węgla. Chociaż na to nie mam węgla. No już się mi szczygnęło w palcach. Czasami się nie mogę chyba wysłowić. No. Nie tą używałem siekierkę. 3, mam jeden patyk. Dobrze, że mam siekierkę, że nie mam pęknięcia do siekierki. No, czyż rozpoczynać mowę o tym serwerze, należy swoim? Nie, na razie nie będę mówił. Na razie jakby jest ten temat zatrzymany, dopóki nie lepszy komputera. Bo mógłbym niby sobie te przez te OVH czy coś, to jest 900 zł chyba około. Nie, milo, nie począłem. Ale to, że wolę patrzeć na to, żeby mieć jakby pod stronę tego, żeby mieć na komputerze, będę miał chyba 3C MTK odpalony, czy wiersz polecenia jako serwer, bo to będzie start.bat w tym stylu. I no, to będzie działało, więc jakby na tej swojej działo będzie komputer, będzie wszystko tam przypisywane, tylko wtedy musiał chyba bym jakoś tam zaprogramować, jakoś tam muszę dawać chyba pewnie dla jakich rank może to portal wejść też, no to jest też jakby ustawienie takiego ograniczenia, czy powiedzmy po prostu jakby powiedziawszy, czekaj, mogłem sobie troszeczkę, o, no, ograniczenia, bardziej mówiąc, że dobra, to tak działa i to tyle.
Coś takiego jest do zrobienia na luzie, nie powiem, że nie, to nie jest jakiś tam, powiedziawszy, do zrobienia, ale powiem tak. To trzeba by zaprogramować, skonfigurować, pod typowe rangi, pod to wszystko, czyli takie siedzenie już troszeczkę bardziej w permisjonach, w tym wszystkim takim. To jest jakąś stronę na luzie do zrobienia, nie powiem, że nie. Tylko jak musiałbym to zrobić, bo musiałbym zobaczyć pewnie poradnik, jak zrobić, że da rank takie wejścia i tak dalej, bo reszta to z portalami to ja wiem, kurna, to nie jest jakieś tam ciężkie, ale no, jest jakby taka rzecz, pewnie portale dla wszystkich by działały, nie chcę teraz powiedzmy, żeby gracze jako wy, zawsze wchodzili na naszym jakby ten, że tam my sobie chillujemy i nie musimy się przejmować, że tam ktoś nam zgrifuje, ktoś w tym stylu. Ale jako gracz trzeba będzie mieć chyba dostęp do logbloka. Ale będą chyba te kuboidy. Czyli kto chyba doda do kuboidu coś w tym stylu. Będzie na pewno coś takiego do zrobienia. Jest to takiego, że jakby macie są kuboidy na to zrobione po prostu. Dostanę damage 2 razy. No, 2 razy mówię. Hej, no. Coś jeszcze chyba mówię, że mówić o tym serwerze, no chyba nie, że po prostu jest taka, że tak musiałbym skonfigurować, tak, i to tyle. Nie jest jakimś takim wielkim problemem, coś takiego zrobienia, ale chciałbym to wtedy zrobić osobno, osobno wszystko, bardziej powiem tak. Teraz nie będę tak mówił o tym wszystkim, tylko po prostu jeżeli, powiedzmy, będą jakieś tam. O kurna, strasznie się, ja pinkole. Nie rób mi tak zombie. Pinkole. Ja też żyłem zombiego, ja. Brawo, ja, dobra. Jeżeli byłby serwer, no to byłby po prostu. Na razie musiałbym usiąść i pomyśleć, jak te portale wtedy byłoby na rangi zrobieniu. Jeżeli na rangi dałoby się zrobić, no to nie, byłoby długo to zrobieniu, bym coś takiego zrobił, później bym te serwery postawił, jakbym miał ulepszony komputer w tą stronę taką, że dobra, mam ulepszony, mocno działa i to wszystko, no to spokojnie będzie, powiedzmy, na moim IP, powiedzmy w opisie i będziecie mogli zagrać. Ale na razie, iż że ja to chcę zrobić dla znajomych, na razie ze znajomymi sobie grali, razem z nimi ja, to na razie tego nie robię. Na razie będzie to dalszy plan. W tym myśleniu na razie jest jakby, że dla nas, my sobie gramy, my sobie jakby chillujemy bombę, coś w tym stylu i że to jest jakby, my sobie po prostu gramy. I to tyle. Jeżeli by się udało inaczej, to wszystko inaczej tak by skonfigurować. Po prostu, jak się udałoby zrobić tak, że dobra, wy macie serwer osobny, my mamy pod serwer bardziej, bo serwer to główny, to są jakby podserwery. Wy macie osobny, że wy tam gracie to wszystko. Później taki serwer, gdzie my gramy i to ślemy i to byłby logblock. Logblock będzie działał, nie wiem, dla każdego będzie chyba działał, ale na terenie działki chyba nie będzie można używać, bo będzie jakby działka, czy protection, tam działki, to jest tym stylu, powiedzmy, ochrona działki, to wszystko. Jest to jakiś jeszcze sposób do skonfigurowania, nie jest jakimś takim poważnym problemem do zrobienia, ale jako ja muszę usiąść i pokonfigurować, powiedzmy, przypominać to wszystko, porobić. Ale że na razie, iż że nie ma, serwer jest tylko dla nas. Nie macie jeszcze wy jako takiego IP, niczego nie macie takiego, no to nie powiem wam. Na razie czy jest coś grane czy nie. Na razie działa, spoko, jest fajnie. Później chciałbym po prostu jakby, jeżeli dałoby się, jakby to po skonfigurowaniu serwer działał. Chwila! Ja pinkole. To 17 jest. A, dobra. To chwilę ze dwu, bo już mam obiad, a ja zapomniałem o tym, więc.
Chwila przerwy. To jesteśmy po małym PZW. Po małym. Można powiedzieć po małym. Co mieliśmy? Mieliśmy to wykopane już. Mieliśmy chyba budować już. Zmienię sobie światło. A w sumie chyba nie to ustawiłem, albo to ustawiłem. I don't know. Mogę sobie jeszcze zmienić. Ale to chyba poza odcinku zmienię. Maybe. Czy coś jeszcze oprócz tego się przepalało? Nie, nie przepalało się, bo nie dawałem żadnego tego. Tam już dokończyliśmy, tak? Tak, już dokończyliśmy, czyli mamy już łączenie tego. Aha, już tu kończymy to. Jak tam mamy to kończone, no to już łączymy. Nie. Chyba nie mieliśmy. A wiecie co? Sprawdzę. Wolę być psy przerzo... Ha, mówiłem. Chyba ja to zawsze mam. No, oczywiście wkurzająca nam tutaj trawka mocno. Wypłynę, bo dostanę. Nie dostałem, tam szczęścia. W drugim odcinku, w następnym odcinku troszeczkę pogadamy, bo już znalazłem jakąś. Coś tam chyba YouTube zmienił i jest jakiś test, jest jakoś teraz, że sprawdza te odcinki. Test sprawdzania odcinków jest, wow. Jakby, ale to przez, pewnie to tak trzeba, to jest przez bota, chyba nie przez człowieka to będzie. Tak czy owak, to będzie wszystko chyba przez jakąś tam sztuczną inteligencję i tyle. Bo żeby to robił człowiek, no to każdy film z całego świata, każdy musiałby pracownik Google'a czy tam YouTube'a sprawdzać. To takie... No. To by było nieciekawe, jeśli musiałby to sprawdzać. A, czy wait? Chciałem, a nie wiem. I don't know, kurna. Tyk, teraz postawiam po 2. No i tyle. No. Myślałem, że 3 chciałem postawić. O nie, nie, nie. O nie, nie. O nie, nie, nie. Nieco 2. W sumie co 2, no tutaj co 2 będzie, ale okej. Tyk, 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 tyk. To w sumie tak teraz nam się kończy odcinek typowo, niestety. Więc no. Nic innego się nie zrobi już. Tak czy owak. Chyba to będzie dalej źle, chyba. Nie wiem. Jeżeli. Się to inaczej pozamienia. Jeżeli byłoby źle. Nie wiem, czy to będzie dobrze, jeśli tak położę. Położę. Postawię bardziej. No. Już to widzę. Tyk, tyk. Tyk. No i właśnie jest źle. Bo tu jest postawione tak. To w sumie mogłoby być możliwe, czyli teraz musiałbym to zniszczyć i zadać jakbym chciał. Czyli co? Niszczenie tego. Czekaj. No chyba, że to nie będzie równomierne, stamtąd się łączyło, ale stamtąd musiałbym to niszczyć, ale... Kurna... To nie wiem właśnie. Chyba, że dywany będą mi... Nie będzie mi to przeszkadzało w ogóle. No bo tutaj... Zmieńmy to. Dobrze? Zmieńmy to. Oczywiście jeszcze ja spadając... A... Zrobimy jedną rzecz. Domyślam się, jaką zrobimy, zrobię rzecz. Ale żeby to zrobić, to pewnie już na następnym odcinku to będziemy robić. Pewnie. Bo w tym no... Zdążyć nie zdążymy chyba już. No nie. Zrobię taki plan B i zobaczę, czy to, jakbym chciał inaczej postawić, zadziałaby. Bo jeśli zadziała, no to... kurwa. Tylko ją stosować, really. Jeżeli złączę, no to niektórzy będą wiedzieć, o co mi chodzi. Really. Bo to chyba tak powinno zadziałać, jak dobrze wiem, I guess. Bo to powinno być tak. Tyk, tyk, tyk. I tutaj drewno. Powiedzmy. Tutaj drewno. Tu kamień. I coś takiego będzie szło. Niby będzie jakby stawiało się tak, jak to bym chciał. I...
No będzie dobrze, mam nadzieję. Ej, będę musiał jeszcze po drewno iść pewnie. Ale no. Ale żegnam się. Kończę odcinek, więc co? Widzimy się na następnym. Trzymajcie się. Hej, hej.